Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj będę robić na obiad łazanki z młodej kapusty. I już Wam mówię mniej więcej, co nam będzie potrzebne. Ja tutaj mam około 20-25 deko boczku surowego, wędzonego, takiego pokrojone w bardzo drobną kosteczkę. Dwie takie nieduże marchewki. Do tego, jak kto lubi, bo u nas niestety w kuchni się nie obejdzie, musi być czosnek, można czosnek pominąć, można dać jeden ząbek. Dwie płaskie łyżki masła klarowanego, dwie takie nieduże cebule, pęczek koperku, jeżeli nie lubimy koperku, można dać oczywiście natkę pietruszki. Do tego kapustki, słuchajcie, ta kapustka po wyrzuceniu tego głąba i po pokrojeniu ona będzie miała z 80 deko i tam mniej więcej podejrzewam tyle samo. Dwie różne kapusty, ale można to zrobić albo z tej kapusty, albo z tej, albo pomieszać tak jak ja. Obydwie są młode i z tej wychodzi. Zależy kto ile lubi makaronu w łazankach. Ja tutaj mam około 12-13 deko. Weźmy to pod uwagę, że on zwiększy swoją objętość. Także wszystko zależy, ile lubimy makaronu. My tak aż dużo nie lubimy, więc u nas, mówię, to jest ze 12-13 deko i to jest taki typowo do łazanek makaron, ale można zastąpić go innym oczywiście makaronem. I przyprawy, pieprz, sól, ja będę miała jeszcze paprykę wędzoną, pikantną. I jeżeli ktoś lubi jeszcze jakieś przyprawy, to proszę dodać. Tylko myślę, że tak nie za dużo, ponieważ mi chodzi przede wszystkim na smaku i zapachu młodej kapusty. Ja nie dodaję kiełbasy, nie, u mnie jest tylko na samym boczku. Zawsze kiełbasę dodaję do bigosu takiego na święta z kiszonej kapusty, a z takiej młodej raczej nie dodaję. Także od czego zaczynamy? Garnek. Ja mam taki, na którym będziecie mogli troszkę podsmażać, jeżeli nie, to duża patelnia. Daję masło klarowane do naszego garka. Muszę Was troszeczkę przenieść, żebyście widzieli. O, tak. Tak, do masła. Pierwsze masełko. Masełko doda takiego fajnego smaku. Takie klarowane. O. I wrzucamy nasz boczek, będziemy obsmażać. Za ten czas, jak boczek będzie nam się smażył, ja obieram cebulę i będziemy kroić ją w kosteczkę. Boczek nam się podsmaża, tu już kończę kroić cebulę, takie o ćwiarteczki, cieniutkie. Czosnek też już obrałam i ja go pokroję w plasterki. Można przycisnąć przez praskę, albo jeżeli ktoś nie lubi, to go w ogóle pominąć. Mam sobie tu. Marchewkę ja daję na sam koniec. Po prostu chcę. Marchewka dojdzie bardzo szybko, jak ją skroimy na takie bardzo cieniutkie plasterki, to ona nam dojdzie bardzo szybko, w ciągu 5 minut, a chcę po prostu, żeby ona ładnie wyglądała na talerzu. I zabieram się za krojenie kapusty. Nie szatkujmy kapusty bardzo, bardzo cienko, bo ona straci na objętości i okaże się, że mamy taką paćkę zrobioną. Ja zaraz pokażę, jak będę szatkować kapustę, na jakie kawałki. Kapustę opłukałam, oberwałam te brzydkie liście. Przekrajamy na ćwiartkę. O! I słuchajcie, na takie o! Widzicie? Na grube, nie jak na surówkę. O! Coś takiego.
I tak musimy skroić całą kapustę. Tutaj widzę, że już mogę dodać naszą cebulę. I na małym ogniu podsmażamy. Cebulka podsmażona. Dodaję nasz czosnek. I też chwilkę podsmażam, tak żeby nie spalić czosnku. Jedna kapusta już jest pokrojona, tak jak widać w takie grubsze. Nie patrzcie, że tu jest tak dużo, bo to się skurczy i będę kroić drugą kapustę. To jest młoda kapusta i z niej zrobi się garstkę. O, tutaj też młoda kapusta, ona wygląda na ten, ale patrzcie, jaka ona w środku jest taka dziurawa, tu naprawdę to się zrobi z tego garstka. I tą też tak kroimy w większe kawałki. Teraz dodaję taką płaską łyżeczkę papryki, pikantnej, wędzonej. Może być taka zwykła, jak nie macie wędzonej. Chwilkę przedsmażę jeszcze. No, już się podpiekł czosnek, ale ładnie pachnie. I dajemy naszą kapustę. Jeżeli nam się nie zmieści, to dajemy partiami, bo kapusta będzie zmniejszać swoją objętość. Ja zawsze tak robię. Kapustę oczywiście nie będziemy podsmażać. Musimy mieć zagotowaną wodę i zaraz będziemy podlewać. Nie za dużo. Na razie ja tak dam półtorej, myślę, szklanki. Nie dawajcie za dużo, bo zawsze można dolać. Ja tak na oko leję, ale tak w rządku, tak myślę, półtorej szklanki. No. I ona zaraz mi fajnie będzie zmniejszać objętość. Możemy na malutkim ogniu pod przykryciem. Jak widzicie, kapusta mi zmniejszyła swoją objętość, to bardzo dużo, a ona jeszcze zmniejszy. I od razu wrzucam następne, żeby ona mniej więcej równo się gotowała. Przemieszać na małym ogniu i mieszać po prostu od czasu do czasu, żeby wam się nie przypaliła. O. I tutaj już są dwie nasze kapusty. Garnek ma 5 litrów. Ale mówię, na małym ogniu i tak nie wiem, no z 10 minut pod przykryciem. I już wam pokazuję, kapusta już jest al dente, już ją próbowałam. U mnie było to 25 minut. I teraz zobaczcie, dolałam trochę wody. Tej wody jest praktycznie na równo, tu widać, z kapustą. W sumie zostało, patrzcie, bo tak dużo kapusty jest 2 litry. Dlaczego? Teraz dajemy marchewkę. Ona, mówię, kapusta jest na razie taka al dente. Naszą marchewkę, ona bardzo szybko nam dojdzie. I ja wsypuję tutaj nasz makaron. Dlaczego tak robię? Dlatego, że tak. Makaronu będzie, nie będzie dość dużo, będzie kapusta jest bardziej zdrowa niż ten makaron, więc mniej kaloryczna przede wszystkim, ale przez to, że ugotujemy tutaj w kapuście, to kapusta przejdzie smakiem i sam makaron nam zagęści troszkę. Więc ja wsypuję na mały ogień i gotuję. Przeczytałam na
makaronie, bo każdy makaron gotuje się inaczej. Producent pisze, że al dente to jest 5 minut, a taki miękki to 7. Więc ja uznaję, że 5 minut będzie dla mnie a w sam raz. Dlatego, że wiadomo, że zanim się później nałoży jeszcze na talerze, to jeszcze te 2 minuty, 3 w garku postoi i makaron dojdzie. Oczywiście solimy teraz. Solimy, pieprzymy to, co chcemy, po prostu dodajemy takie przyprawy, jakie lubimy. Dlaczego teraz? Dlatego, że właśnie daliśmy makaron, a on też nam wyciągnie troszkę nasze... Nie dawałam soli, więc dałam tyle. Dam oczywiście pieprz. Na sam koniec dam koperek. Można dać też, tak jak mówię, natkę pietruszki. Można dać sobie na przykład trochę keczupu, jeżeli ktoś lubi. Też można. Czy przecieru pomidorowego. Można dać pieczarki, jak ktoś lubi. Ale ja lubię w takiej prostej wersji. No i gotujemy na małym ogniu od czasu do czasu mieszając. I po 5 minutach widzimy się z powrotem. Patrzcie. Przybliżę we specjalnie, bo może ktoś powie, że makaron się skleił. Nie wiem, czy to widać. Ale makaron się nie skleił. Proszę. Wszystkie są. Wystarczy tylko od czasu do czasu przemieszać. O. I tak jak mówię, wszystko zależy, ile chcecie makaronu. Jeden lubi więcej, drugi lubi mniej. Tak myślę, tak od 10 do 20 deko. I z tego wyszło no, 2 litry. Tutaj dodam tylko jeszcze koperek. O. Wymieszam i słuchajcie, i nakładamy danie jednogarkowe, bardzo szybkie. Mówię, tylko posolić, popieprzyć. Fuh. Gorąco, ale pachnie ładnie. Jeżeli ktoś chciałby kiełbasę, to też może sobie dołożyć, ale to jest takie bardziej, chyba bym powiedziała dietetyczne, bo jest, nie jest na tyle ilość kapusty, jest dość mało makaronu i tylko tego troszkę boczku. Także jak Wam się przepis podobał, to poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Do zobaczenia. Pa, pa.